Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła pora na nagranie pierwszych wrażeń z użytkowania Sony Smartwatch 2. Jak możecie już zobaczyć, mam już zamocowany ten skórzany pasek i muszę powiedzieć, że jest on naprawdę świetny i tu taka mała aktualizacja co do unboxingu. Jest on zrobiony z prawdziwej skóry, więc no naprawdę fajnie, że za tak niską cenę dostajemy jednak pasek zrobiony z prawdziwej skóry. No i moim zdaniem teraz z tym paskiem wygląda ten zegarek o niebo lepiej. No ale dobra, przejdźmy do samej obudowy zegarka. Czyli on waży z paskiem 122,5 grama. I powiem wam, że może się to wydawać dużo na papierze, ale naprawdę jest on mega, mega leciutki i w ogóle nie ciąży na naszej ręce. No i nie jest on też jakoś przesadnie gruby. Oczywiście sama koperta jest wykonana z takiego bardzo dobrej jakości plastiku. Na tyle mamy oczywiście tam informacje różne o tym produkcie. No i z przodu jest to jakieś tam szkło mineralne, które w miarę fajnie broni się przed takimi drobinami kurzu. No i myślę, że będzie odporny na zarysowania. No i tutaj właśnie przy tym szkle jest taki fajny smaczek, że ta ramka jest tak przyszlifowana na taki kolor srebrny, więc naprawdę to dodaje też takiego ładnego wyglądu temu zegarkowi. Dobra, po prawej stronie oczywiście mamy duży power button, który też ułatwia nam korzystanie. Na przodzie mamy przyciski funkcyjne, przycisk wstecz, przycisk home i przycisk opcji. I tutaj mamy gniazdo USB i swoją drogą nie jest łatwo je jakby otworzyć, ale już znalazłem metodę, trzeba po prostu tu od dołu na dolnej jego krawędzi pociągnąć i w miarę fajnie odchodzi. No i oczywiście też jest fajne to, że sam zegarek jest wodoodporny, ma certyfikat IP57 bodajże, więc nie trzeba się martwić przy myciu rąk czy podczas deszczu, że coś się nam z nim stanie. Dobra, a przechodząc do samych funkcjonalności tego zegarka, muszę powiedzieć, że jestem pod sporym wrażeniem, no bo fajne jest to, że wszystkie powiadomienia standardowo nie przychodzą nam wszystkie powiadomienia, bo możemy tutaj wrzucić, nie wiem, załóżmy Hangouts, Gmaila, Twittera, Facebooka, ale jest pewien program, który właśnie może nam ułatwić to, że wszystkie powiadomienia z wybranych przez nas aplikacji będą nam bezpośrednio przychodziły na zegarek. Teraz nie mam go zainstalowanego, ponieważ muszę kupić wersję płatną, a będę mógł ją kupić dopiero wieczorem. Tak więc myślę, że zrobię osobny właśnie odcinek na samą konfigurację tej właśnie aplikacji. No ale dobra, przechodząc do samej funkcjonalności. Ekranik, nie jest on zbyt duży, bodaj chyba nie wiem nawet ile on ma cali, ale coś celuję, że 1,5 cala jakoś tak. Oczywiście kolorowy, jakoś specjalnie też pikseli na nim nie widać, więc fajnie to wygląda. I fajne jest to, że po samym wygaszeniu jakby tego ekranu podświetlenie nam gaśnie, ale godzinę dalej widać, ale bateria jest mimo wszystko oszczędzana, więc to też fajny taki smaczek dodaje i moim zdaniem też świetnie to wygląda. No i oczywiście ustawienia, sam zegarek ma też w sobie ustawienia. Nie jest tu ich zbyt dużo, ponieważ mamy tutaj Bluetooth, wibracje, ekran, tarcze zegarka są takie. Też nie jest ich specjalnie dużo, ale również są w Google Play zamienniki, które tam dodają nam, nie wiem, 30 chyba tarczy zegarka, więc to też jest fajnie, data, godzina, bezpieczeństwo i pomoc techniczna. Tak więc samych ustawień tutaj nie jest dużo. Też fajną rzeczą jest to, że zegarek posiada czujnik światła, tak więc w ustawieniach możemy ustawić jasność, żeby dostosowywała się automatycznie do oświetlenia na zewnątrz. Sprawdzałem również, jak ten ekran sprawuje się przy słońcu i naprawdę muszę powiedzieć, że jest lepiej niż w Nexusie 5, jest dużo lepiej i fajnie w ogóle podczas, jak słońce świeci na nasz ekran, to bez problemu możemy wszystkie informacje na nim odczytać. Też jest fajną rzeczą, że mamy tutaj taką ściąganą belkę. No i jest też aplikacja do powiadomień po prostu i w ten sposób możemy je sobie jakby odczytać wszystkie. Dobra, teraz może przejdę do Nexusa 5, z którym mam sparowany zegarek i pokażę wam aplikację,
dzięki której możemy tak już bardziej dogłębnie, że tak powiem, zarządzać naszym smartwatchem. Dobra, przyszliśmy właśnie do tej aplikacji. Oczywiście mamy notyfikację na pasku powiadomień, że smartwatch jest podłączony z naszym smartfonem. No i tutaj mamy wszystkie aplikacje, możemy je też sobie wyszukiwać bezpośrednio w Google Play. Załóżmy, wyszukamy sobie zegary niestandardowe. Przenosi nas do sklepu Play i tutaj mamy listę tych rozszerzeń do smartwatcha. No i we wszystkie aplikacje możemy sobie wejść i tam je poustawiać, że tak powiem, bezpośrednio z poziomu telefonu. Sama aplikacja jest ogólnie prosta, więc myślę, że każdy powinien sobie poradzić z jej obsługą. Tak więc myślę, że to było chyba na tyle w pierwszych wrażeniach. Nie mogę wam niestety powiedzieć wiele o baterii w tym momencie, ponieważ no, smartwatcha mam dopiero drugi dzień, więc o baterii więcej powiem wam w recenzji, która już niedługo. Tak więc dzisiaj się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć!